Dobry Państwo, Emilia Wierzbicki, witam ponownie. Po krótkiej przerwie trwa Dzień z Republiką. Już teraz przenosimy się właśnie chyba do Brukseli. Zaraz zapytam naszego gościa, gdzie obecnie jest. A jest nim pan Bogdan Rzońca, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, panie pośle. Dzień dobry, witam, pozdrawiam. W drodze do Brukseli jestem na lotnisku. Tak. Właśnie, porozmawiamy na tematy unijne i oczywiście no, niekończący się temat, nad którym pochylamy się od dłuższego czasu, to są pieniądze z KPO, unijne środki. Ostatnio liderzy klubu Lewicy, Krzysztof Gawkowski, poseł Tomasz Trela, pytali premiera Mateusza Morawieckiego, kiedy te pieniądze do Polski trafią. Zarzucali też, że tutaj sytuacja w Polsce jest trudna, że Polacy biedują właśnie przez brak środków z KPO. Jak się pan do tego odniesie? Czy rzeczywiście jest szansa na tą wypłatę jeszcze przed wyborami jesiennymi? No szkoda, że panowie posłowie z Lewicy nie zatroszczyli się o to, żeby ich koledzy z Lewicy w Parlamencie Europejskim nie przygotowali 38 rezolucji przeciwko temu, żeby Polsce dać pieniądze. Przypomnę, że takich 38 rezolucji wyprodukowano. Robiła to i Lewica, i Platforma Obywatelska. I razem do spółki atakowali nasz kraj, nasz rząd, wymyślając przeciwne rzeczy, że nie mamy praworządności, że mamy zły system wychowawczy, że mamy jakieś, prawda, miejsca, czy miasta, czy wioski, gdzie ludzie o odmiennych orientacjach płciowych mają problemy. No, nic z tych rzeczy nie jest prawdą, no ale błoto nam przylepiono. No i ten Parlament Europejski prawie że wymusił na Komisji Europejskiej to, żeby opóźnić wydatkowanie pieniędzy dla nas. To jest rzeczywiście przykre i smutne, że polscy europosłowie pomagają Lewicy Europejskiej i Platformie i Liberałom Europejskim osłabiać samorządowców, bo te pieniądze w pierwszej kolejności miały być dla samorządowców, w drugiej kolejności miały być na bezpieczeństwo państwa polskiego. Mamy przecież wojnę. Lewica dobrze o tym wie, że na Ukrainie jest wojna i że te pieniądze z Unii by się nam przydały, żeby wzmocnić na przykład cyberbezpieczeństwo. No i te pieniądze przede wszystkim też miały trafić do służby zdrowia, bo przecież w zamyśle pierwotnym cały ten krajowy plan odbudowy był nakierowany na kryzys popandemiczny. No a widocznie posłowie Lewicy już o tym nie pamiętają, po co ten fundusz stworzono. Więc taka jest prawda, wszystko inne jest dorabianiem ideologii. No ale rzeczywiście na razie Komisja Europejska boi się, że zostanie odwołana przez parlament, bo taka jest prawda, że przewodnicząca Parlamentu Europejskiego powoływana jest przez Parlament Europejski, no i tak kluczy. Raz przyjechała do Polski, jak wszyscy pamiętamy, powiedziała, że plan KPO jest zatwierdzony, później mówiła, że jest niedobry. No i tak sobie trwa taka dyskusja. Natomiast wcześniej czy później te pieniądze zyskamy, bo one się nam po prostu należą, jak nie w sposób normalny, to drogą sądową. Panie pośle, pan wspomniał o tych posłach, którzy występują przeciwko Polsce, między innymi o tych szkodliwych rezolucjach, ale dopiero co niedawno mamy kolejny przykład. Europoseł Janina Hojska została twórczynią wystawy, która też no, w pewien sposób szkaluje Polskę. Mam tutaj na myśli przedstawianie tej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej jako przemoc ze strony Polski. No i pani Hojska jest smutną postacią i z Polski i ta wystawa jest nieprawdziwa, bo ona jakby miała pokazać, że jesteśmy krajem, do którego nikt nie może normalnie przyjechać. Ja przypomnę, że na granicy polsko-białoruskiej mamy 13 przejść drogowych i kolejowych, że każdy, kto legalnie chce do Polski przyjechać, nawet uciekinier, jakiś ktoś, kto jest prześladowany, ktoś, kto ucieka przed wojną, ktoś, kto ponosi jakieś represje w swoim kraju, spokojnie tamtędy może do Polski wjechać. Jest 13 przejść i tam służby graniczne są i straż graniczna i każdy może wjechać. Natomiast oczywiście pani Hojska chciała uderzyć w Polskę. Pokazała na wystawie płot strażnika, który stoi z bronią, a po drugiej stronie płotu no, ma kilka osób, dzieci i pokazane jest, że no, do Polski nie można wjechać. Takiego kłamstwa nikt by nie wymyślił. Ja nie wiem, jaką trzeba mieć moralność i czy w ogóle można odróżniać dobro od zła, żeby takie informacje przesyłać. Tym bardziej one są nieprawdziwe, że w Unii Europejskiej zbudowano od lat 90. w Unii Europejskiej pomiędzy różnymi krajami tysiące kilometrów powiedzmy na granicy, a teraz są budowane następne płoty
na granicy w Unii Europejskiej i o środki na ten cel występują posłowie różnych opcji politycznych. No ale oczywiście było to bardzo wygodne dla pani Ochojskiej, żeby uderzyć w polski rząd. Wystawa nie cieszyła się specjalnym zaufaniem, tylko media lewicowe to podchwyciły. Ona jest z gruntu nieprawdziwa, fałszywa. No i chyba nawet sami politycy, koledzy pani Ochojskiej mają problem, wstydzą się tej wystawy, bo ona szybko zniknęła. Te uderzenia we własny kraj, czy to się dzieje, czy to jest sytuacja tylko wśród polskich europosłów, czy może też europosłowie z innych krajów, z Niemiec, z Francji, z Belgii, z Holandii także tworzą takie rezolucje, wychodzą na mównicę, wygłaszają tego typu przemówienia? Nie, jesteśmy wyjątkiem, wszyscy to już wiedzą, że tylko polscy europosłowie z Platformy, czasem z PSL-u, także z Lewicy, oczywiście posłowie liberalni przygotowują rezolucje, przeciwko własnemu krajowi, kalają własne gniazdo. Bardzo mało ludzi jest na debatach na temat tych rezolucji. Przypomnę, było ich 38. Te rezolucje nie cieszą się w ogóle zainteresowaniem. Nikt nie wie, o czym jest mowa, ale niektórzy politycy lewicy czy liberałowie są dobrze zbriefowani przez polskich europosłów, którzy dają im wkład i oni tam mówią, jak to źle się dzieje w Polsce, jak prawda, krzywdzeni są sędziowie na przykład, etc. Więc nie ma drugiego takiego przypadku. Był taki moment, kiedy myśmy pytali francuskich europosłów, czy nie należałoby przyjąć rezolucji w obronie tego, co dzieje się we Francji. I tych żółtych kamizelek, i tych osób, które protestują przeciwko reformie emerytalnej. 70% Francuzów w tej chwili strajkuje. No ale też widzieliśmy, panie pośle, co się działo na ulicach Paryża w zeszłym tygodniu. Biją Francuzów, pałują Francuzów, policjanci. To jest praworządne, a niepraworządne jest to, co dzieje się w Polsce, bo każdy może zamanifestować na każdym skrawku ulicy, na chodniku, może zamanifestować swoje poglądy, dać swoją twarz. No i tak to jest. No, przykre jest to, że znowu Polska sama w siebie bije, a specjalistami od tego są posłowie Lewicy i Platformy Obywatelskiej. Panie pośle, powiedzmy właśnie kilka słów na temat tej polskiej kampanii wyborczej, która jeszcze nieoficjalnie, która jeszcze oficjalnie się nie rozpoczęła, ale nieoficjalnie można powiedzieć, że już trwa. Wypowiedzi z ostatniego tygodnia to jest m.in. poseł Sławomir Nitras, który znów mówił o swoich przekonaniach, oczywiście antykościelnych, antyklerykalnych, o rozdziale Kościoła od państwa, a następnie Donald Tusk na kampusie Rafała Trzaskowskiego przekonywał, że ludzie wierzący nie powinni głosować na Prawo i Sprawiedliwość i Konfederację. Jak pan ocenia, jak pan postrzega te wypowiedzi? Czy to jest pewnego rodzaju gra na emocjach? Jednak chociażby ta wypowiedź Donalda Tuska, zwracanie się do katolików, apelowanie o to, aby nie głosowali oni na Prawo i Sprawiedliwość, a z drugiej strony no przecież głoszenie poglądów i programu partii, który nie jest zgodny z zasadami Kościoła. Platforma Obywatelska ani pan Nitras nie mają żadnego programu. Jak mają, to program taki, no można powiedzieć zero program, bo i tak się o tym ich programie mówi. Więc ten zero program jest słabo kupowany przez elektorat. Wobec tego potrzebne są nowe jakieś akcje. No i w tym momencie liderzy Platformy Obywatelskiej szukają elektoratu i mówią im, że trzeba zniszczyć Jana Pawła II, że trzeba opiłować Kościół, że trzeba odciągnąć młodzież od religii. To wszystko jest nakierowane na pozyskanie takiego właśnie nieświadomego elektoratu. Młodzież zawsze jest buntownicza, młodzież zawsze jest rewolucyjna. Nie dziwię się, to jest prawo wieku. Natomiast oczywiście w narracji takiej wyborczej najważniejsze są programy wyborcze, które mamy jako partie polityczne. No i jeśli one są realizowane, to później za to nagroda, wyborcy głosują. Tak jest w przypadku Zjednoczonej Prawicy i tak będzie w tych wyborach w przypadku Zjednoczonej Prawicy. Natomiast wszystko to, co robi pan Nitras i jego ekipa, to jest taki nihilizm i moralny, i kulturalny, i gospodarczy. I ten panie pośle, ale pojawiają się nowe propozycje. Najnowsza z nich to jest na przykład babciowe. 1500 zł dla tej przysłowiowej babci, czyli osoby, która zostanie z dzieckiem w domu w czasie, kiedy mama pójdzie do pracy, do trzeciego roku życia. Czy pana jakoś zaskoczyła ta propozycja? Czy może pan się obawia, że tutaj Prawo i Sprawiedliwość, nie Prawo i Sprawiedliwość, tylko Platforma przebije w swoich postulatach Prawo i Sprawiedliwość i odbierze w jakiś sposób głosy?
No, Platforma Obywatelska małpuje program Prawa i Sprawiedliwości. Zachowuje się jak taka papuga, która kłapie o tym samym, ale nie wie dokładnie o czym, bo oczywiście ten program pomocy dla rodzin, matek, osób niepełnosprawnych jest bardzo duży. Ten program socjalny, na przykład Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, czy 500+, czy 13-14 emerytura, to jest program powszechnie znany w Polsce. Natomiast ten wybieg, czy próba jakby ogłoszenia, że mają jakieś marcepany w Platformie Obywatelskiej i będzie babciowe, no to jest śmieszna sprawa, bo no trzeba wskazać źródło. Normalny ekonomista, który mówi, że dam to, to pokaże skąd wezmę. No to komu chce zabrać pan Donald Tusk? Panie pośle, musimy kończyć. Bardzo trudno. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Platforma nie ma programu, program jest jej zerowy. My mamy program, Prawica wygra. Pozdrawiam w drodze do Brukseli, z drogi do Brukseli. Pozdrawiam również bardzo serdecznie pan Bogdan Rzońca, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. A już za chwilę kolejne rozmowy. Gościem będzie Cezary Krysztofa, Tygodnik Solidarność. Do zobaczenia.